Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Niegodziwi rzekli. Chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza, bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia, ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. Chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa. Usłysz mnie, panie, i słuchaj głosu moich przeciwników. Czy złem za dobro się płaci? A oni wykopali dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem przed Tobą, aby się wstawiać za nimi, aby odwrócić od nich Twój gniew.